W Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę hali nad placem stabilizacji i obróbki kompostu. Od 2016 roku trwały zabiegi Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych związane z budową hali nad placem stabilizacji i obróbki kompostu. Zakończyły się powodzeniem, ponieważ we wrześniu na placu budowy rozpoczęły się prace przygotowawcze do ważnej inwestycji. Natomiast we wtorek 9 października odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę hali. Na dokumencie podpis złożyli Mirosław Pobłocki, prezydent Trzewa, Mirosław Augustyn, przewodniczący Rady Miejskiej, Marcin Cejer, prezes zarządu ZUOS oraz Krzysztof Górlicki, dyrektor realizacyjny Instal Warszawa. Na tą inwestycję długo czekamy, długo się przygotowaliśmy. Staraliśmy się o środki, należy przypomnieć, że już w 2016 roku złożyliśmy wniosek, aby pozyskać środki na sfinansowanie tej inwestycji. W tym roku nam to się udało, pozyskać środki. W tamtym roku uwolniliśmy firmę i, tak jak Pani powiedziała, możemy postawić kropkę na D i rozpoczynamy bardzo ważną dla miasta Trzewa inwestycję. To znaczy zabudowanie hali, placu dojrzewania stabilizatu halą, tak żeby zmniejszyć uciążliwości dla okolicznych mieszkańców. Po przejściu na plac budowy, gdzie został wmurowany kamień węgielny pod budowę hali, wykonawcę zadania zapytaliśmy, od czego prace rozpoczną i na czym będą one polegały. Prace tak naprawdę już się rozpoczęły, ponieważ wykonaliśmy projekt zamienny tejże hali. Wykonaliśmy projekt wykonawczy, te projekty uzyskały akceptację zamawiającego. Zdobyliśmy też zamienną decyzję o pozwoleniu na budowę. Rozpoczniemy to od robót ziemnych, które będą polegały na wycięciu w istniejącym placu żelbetowym miejsc, w którym będziemy posadowiać stopy, na których postawimy słupy nowej hali. Ta hala, którą będziemy tu budować, to jest hala, która ma około 50 000 m3 kubatury, czyli przy średniej wysokości 10 metrów, to jest tak naprawdę 5000 m2 w posadce. Wykonawca ma zastosować technologię, która pozwoli na zniwelowanie nieprzyjemnych zapachów, które czasami się w zakładzie pojawiają. Powietrze, które będziemy z tej hali wyciągać, a pod którą będzie trwał proces doświeżania tego kompostu, będzie trafiał na system technologiczny, który za pomocą lamp UV i węgla aktywowanego będzie to powietrze oczyszczał. Na zakończenie tej inwestycji czekają również władze miasta. Zgodnie z prawem na terenie województwa utworzono regionalne systemy zbiórki odpadów. My jesteśmy jednym z nich, stąd też śmieci z Trzewa niestety nie mogą być wywiezione poza granice miasta. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, udało się pozyskać w tym czasie kilka projektów unijnych na wielomilionowe, można powiedzieć prawie, że na wielosetmilionowe już kwoty. Ten projekt jest kolejnym projektem, za to należą się podziękowania dla całej ekipy spółki. Projekt o wartości 14 milionów z dofinansowaniem prawie 10. To jest naprawdę duże osiągnięcie, a efekt będzie taki, że po prostu nie będzie zwyczajnie śmierdziało.